O sprawdzenie tego mobilnego online'a prosiliście wielokrotnie w komentarzach, a ja odrobinę unikałem wsiąkania w świat Darkness Rises, szczególnie że ostatnie tygodnie spędzam przede wszystkim na mobilnym gamingu i kilka podobnych gier przewinęło się między moimi rękami. No ale okej, chcecie to sprawdziłem, jak ma się jeden ze świeżych produktów od Nexona właśnie. Z tej strony Xaurus i zapraszam na kolejny mobilny odcinek. Darkness Rises, swego czasu pojawiając się na naszym portalu, otrzymał przydomek mobilnego Vindictusa. Motywów może być sporo, ale z pewnością najważniejszym będzie wspólny producent i bardzo zbliżona mechanika nastawiona przede wszystkim na instancje oraz bardzo dynamiczną rozgrywkę w kilku formach. Tych możemy zakosztować w zasadzie kilkadziesiąt minut po przejściu samouczka i stworzeniu pierwszej postaci, którą może być wojownik, czarodziejka, berserker i cicha zabójczyni. Tak, zgadza się, płeć jest przypisana z góry do konkretnego bohatera, więc musicie się z tym pogodzić. Pojawia się także bardzo obszerna jak na mobilkę charakteryzacja postaci, której jednak przyjrzałem się pobieżnie, ponieważ nie skupiałem się specjalnie na wyglądzie bohatera. Wszystko dlatego, że do samej gry też nie miałem zamiaru za bardzo się przywiązywać, bo nie jest to zdecydowanie mój typ mobilki, aczkolwiek nie umniejszając fanom tego stylu zabawy. Jeżeli lubicie instancjonówki z wyszczególnioną drogą przygody, fabuły i PvP, to powiem wam, że macie przed sobą naprawdę konkretny tytuł, aczkolwiek muszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Swego czasu w repertuarze Nexon bardzo mocno promował mobilkę zatytułowaną Heroes of Incredible Tales. Rzut był co prawda izometryczny, natomiast dynamika, wartka akcja, Darkness Rises ma z tą grą niesamowicie wiele wspólnego. Mówię m.in. o niemal identycznym lobby oraz funkcjach, jakie tam się pojawiają. Rozbudowa skilli o kolejne poziomy za golda, ulepszanie przedmiotów przez ich łączenie, ba, nawet wakacyjny layout, który teraz zagościł do Darkness Rises, jest identyczny. Ogólnie pojawia się masa rozwiązań, które poza delikatnymi zmianami w wyglądzie niczym nie różnią się względem znacznie starszej mobilnej produkcji i to było dla mnie najmniej przyjemne, bowiem wyraźnie czułem déjà vu, którego nie da się w żaden sposób uniknąć. Szczególnie gdy w lobby spędza się znaczną część naszego kombinowania z postacią. Rozbudowujemy combat power, który jest głównym wyznacznikiem mocy naszej postaci, rozbudowujemy umiejętności kowala, który skleci nam coś lepszego w krafcie, skupiamy się na misjach dziennych, tygodniowych, w zasadzie czego w tym lobby nie ma. To chyba lepsze pytanie, bowiem pojawia się także łowienie ryb, gdzie jesteśmy przenoszeni do oddzielnego miasteczka, a tam wspólnie z innymi graczami na pomoście, oczywiście automatycznie, łowimy sobie kolejne ciekawości z wody. Przejdźmy natomiast do samej rozgrywki w Darkness Rises. Ta odbywa się w trzech wydaniach. PvE, czyli po prostu linia fabularna oparta na różnego rodzaju instancjach. Podzielono je na rozdziały, co prawdopodobnie nie będzie dla was specjalną niespodzianką. Większość z nich oparto o kilka grup mobków, które finalnie prowadzą nas do paskudnego bossa. On posiada kilka pasków życia, no i oczywiście musimy się z nim uporać. Tryb automatyczny tutaj jest na porządku dziennym. Chyba żadnej instancji nie wykonałem manualnie przez pierwsze dwie godziny poza tym z samouczka, ale cała reszta to tryb auto. Nasza postać wówczas sama używa skilli, sama przyspiesza w momencie, kiedy mobków nie ma oraz kręci takie kombo, z którym ja mógłbym mieć przykładowo delikatny problem. Dla bota natomiast nie ma rzeczy niemożliwych, ale może to i dobrze. To natomiast opcja PvE dla jednego gracza, bowiem pojawia się również kooperacja jako duo dungeon, który jest automatyczny, oraz raid przeznaczony dla kilku osób, który natomiast jest bardzo wymagający i zakazuje automatycznej walki. Są one fajne, efektowne, przeplecione różnego rodzaju sekwencjami, które trzeba wykonać, aby nasze monstrum w końcu padło i zaoferowało nam ciekawy drop. Ostatnia forma zabawy to PvP. Tutaj jest najciekawiej pod względem zaangażowania, bowiem pojawia się opcja blokowania, przeciwnik przynajmniej sprawia wrażenie żywego, bo ciężko mi powiedzieć, czy grałem z realnym wrogiem, czy jego ghostem sterowanym przez komputer. Natomiast ja w tej walce musiałem już odpowiadać za każdą funkcję mojej postaci. Umiejętności, odskoki, bloki, ataki, to wszystko było zależne ode mnie i pokazane w delikatnie innym ujęciu, co ułatwiało kontrolę pola walki. Najprzyjemniejsza mechanika, natomiast najbardziej nierówna walka, chciałbym powiedzieć, bo wsparta o solidną dawkę item shopu po stronie oponenta oraz znacznie wyższy combat power wynikający z beznadziejnego matchmakingu. Starłem się ze znacznie mocniejszą postacią samą w sobie, dodatkowo zboostowaną pieniędzmi. Abstrahując już jednak od wpływu skrzynek na rozwój bohatera, co sekundę pojawiających się reklam oraz automatyki obecnej oczywiście w gameplayu, to muszę przyznać jedno. Darkness Rises oferuje ponadprzeciętny wymiar dynamiki i efektów wizualnych na ekranie smartfona. Grałem
sobie dobrych kilka godzin i byłem zauroczony tym, jak płynnie moja postać skacze od jednego wroga do drugiego, wykonując podstawowe cięcia, a ja doprawiałem je o ataki specjalne, które wyglądają genialnie. Ilość łun, smug, świateł, które wypływają z każdego cięcia, jest naprawdę ciekawa i po pewnym czasie zacząłem żałować, że nie wybrałem czarodziejki. Natomiast nie wiem, czy miałbym ochotę teraz kolejny raz przebijać się przez kilkadziesiąt dungeonów i mówię to w pełni przekonany, nawet mimo mega przyjemnej walki w trybie manualnym, którą można się napawać. Widocznie jest tak, jak to się utarło, że grafika to nie wszystko i tutaj sprawdza się to powiedzenie idealnie, bo Darkness Rises to gra ładna, efektowna, bardzo dynamiczna, natomiast nudna, bez większego celu, z fabułą przykrytą dwoma dnami i 7 metrami muł oraz item shopem krzyczącym DAI. Stąd bez większego smutku rozstanę się z tą grą, tak jak to zrobiłem kiedyś z posiadającym identyczną wartość Heroes of Incredible Tales. Was natomiast mimo wszystko zachęcam do sprawdzenia, jeżeli lubicie po prostu typowo endgame'owe aktywności typu rajdy i PvP oraz nie przeraża was sklepik. Wówczas możecie pobierać oraz wyrazić swoją opinię na temat Darkness Rises w komentarzach. Do usłyszenia, hej!